Witam serdecznie na mojej stronie. Chciałam wszystkim powiedzieć, że nazywam się Eleni. Jestem wróżką, mieszkam w Białymstoku. Wróżę z kart tarota, kart klasycznych, a także z wahadełka. To są karty tarota. Wróżę, jak już powiedziałam, z kart tarota i kart klasycznych. Także wahadełko, jestem medium, odnajduję osoby zaginione, zamawiam od klątw, uroków i czarów. Cóż jeszcze, zajmuję się białą i czarną magią, odpowiadam na wasze pytania, rozkładając karty i mówię to, co w nich widzę. Czasem widzę dobre rzeczy, a czasem widzę złe. To zależy od was, co chcecie usłyszeć. Jeżeli ktoś ma ochotę usłyszeć prawdę, mówię prawdę i tylko prawdę, to co karty mówią. Ale czasami są takie rzeczy, że ludzie boją się tej gorszej prawdy i nie chcą jej słyszeć i nie chcą wiedzieć to, co się wydarzy. Choć powiem, że niektórzy są w błędzie. Jeżeli chodzi o osoby chore, które są w naszej rodzinie chore, o starsze osoby, to powiem, że dobrze wiedzieć, że jest jakiś czas określony na to, że możemy już stracić naszych bliskich, więc dobrze być przygotowanym, aby móc z nimi powoli, powoli tą drogę pokonywać. Najgorzej jest, kiedy ktoś odejdzie nagle, a później mówimy, dlaczego ja nie porozmawiałam z nią, przecież ona chciała ze mną porozmawiać, lub on, a myśmy byli zajęci swoimi sprawami. Powiem tak, że słuchajcie to, co mówią starsi, jak wiedzą o tym, że są chorzy. Czasami jedna chwila, jeden dzień, jedna minuta może zaważyć o tym, że przed śmiercią chcą z wami porozmawiać lub przed chorobą jakąś taką bardzo poważną. Mówię o wylewach, czy zawałach, czy innych chorobach, urazach mózgu, czy nerwów. Więc dobrze jest czasem wiedzieć, co nas czeka. A jeżeli nie chcemy wiedzieć, trudno, nie mówię tego. Cóż jeszcze chciałam wam powiedzieć? Że tarot, nigdy nie wiadomo, skąd się pojawił. Ja wiem i czuję to i z tego, co czytam, że wywodzi się z Indii, przywędrował z cyganami do Europy. Cóż dalej mogę powiedzieć o kartach klasycznych? Karty klasyczne to są podobnie jak tarot. Kartami do wróżenia. Zaczęły się wróżby najpierw od kart klasycznych, a później pojawił się tarot. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, zapraszam na moją stronkę Wróżka Eleni przez 2L. Na moją pocztę eleni10@wp.pl. Moje telefony to 0600 114 369. Możecie dzwonić jak chcecie. Drugi stacjonarny telefon to jest 85 744 0002. Zapraszam serdecznie na moją stronkę. Zapraszam na YouTube. Będę wam pokazywała różne filmiki na różne tematy, jakie chcecie. Możecie napisać na dole w komentarzach, co chcecie, a ja wam odpowiem. Przepowiadam sny. Co jeszcze? Wróżę z fusów od kawy, z pianki od kawy, od mleka, od różnych napojów, a nawet od piwa.
Mam karty miłosne, karty rodzinne, karty cygańskie i karty, które sama skomponowałam. I nie obchodzi mnie to, co powiecie. Ta wróżka jest dobra czy zła, lub czy jest oszustką, czy nie. Ja na to nie zwracam uwagi. Ja wiem, że ja się z tym urodziłam. Mam to z pokolenia na pokolenie. Wcześniej ktoś musiał być w moim życiu poprzednim takim magiem jak ja. Dlatego przyszłam na świat, by dalej ciągnąć ten wózek. Zapraszam.